Witam serdecznie, jesteśmy na bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Z nami prezydent Polski Andrzej Duda. Panie prezydencie, witam serdecznie. Dziękuję, że się zgodził pan na ten krótki wywiad. Zacznijmy może od tego. Polacy są w tej chwili w takim maratonie wyborczym. Były wybory parlamentarne, wybory samorządowe, teraz wybory do Europarlamentu. Czy pan uważa, że to są ważne wybory? No bardzo ważne. Każde z tych wyborów są ważne i cieszę się, że obywatele poważnie to traktują, że rzeczywiście te frekwencje wyborcze są dobre. Mam nadzieję, że tak samo dobra będzie frekwencja do Parlamentu Europejskiego. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy wybrali jak najlepszych przedstawicieli, dlatego że potrzebujemy ludzi, którzy będą w sposób śmiały i zdecydowany reprezentowali polskie interesy w Europarlamencie. Przed sekundą tutaj na spotkaniu z mieszkańcami Konina i ze wszystkimi przybyłymi osobami właśnie na bulwarze mówiłem o tym, że potrzebujemy ludzi, którzy w zdecydowany sposób będą w Parlamencie Europejskim reprezentowali nasze interesy. Mam doświadczenie, byłem w Parlamencie Europejskim, posłowałem do Parlamentu Europejskiego przez rok. Tam wszyscy reprezentują interesy swoich krajów, swoich wspólnot narodowych i nasi europosłowie też powinni tam w sposób zdecydowany reprezentować po prostu nasze interesy. Więc takie osoby są godne tego, żeby oddać na nie głos. Ale pan prezydent ma też swoje krytyczne zdanie co do Unii Europejskiej. Dzisiaj też takie ostre słowa chyba padły. Też gdzieś często w kontekście pana wypowiedzi pojawia się to słowo o wyimaginowanej wspólnocie. No wie pan, jeżeli interesy powodują, że nie dostajemy tego, co powinniśmy dostać zgodnie z regułami europejskimi, bo się nam to odbiera i to są nie interesy jakieś gospodarcze, tylko to są polityczne jakieś interesy grup politycznych, które są przeciwko rządzącym w Polsce, myślę o ostatnich, poprzednich 8 latach, no to gdzie tutaj mowa o jakiejśkolwiek wspólnocie? Przecież to wszystko się odbiera Polakom. Jeżeli ktoś blokuje fundusze, to nie są blokowane fundusze dla PiS czy dla jakiegoś państwa PiS. To są fundusze blokowane dla państwa polskiego. To są fundusze, które miały być wydane na inwestycje dla ludzi. To są fundusze, ja dzisiaj dziękuję przedstawicielom samorządu za dobre wykorzystanie funduszy europejskich. No przecież to właśnie w samorządach te pieniądze, które mieliśmy dostać z Unii Europejskiej, byłyby wykorzystywane na drogi, na inwestycje, na mosty, na modernizację. Taka jest idea, tak? I to byłaby prawdziwa wspólnota. A tymczasem ci, którzy dzisiaj rządzą w Unii Europejskiej, blokowali te środki w sposób nieusprawiedliwiony, niesprawiedliwy, brutalny, bezczelny, łamiąc reguły. I dlatego trzeba zmienić władzę w Brukseli w sposób zdecydowany. Tam powinni przyjść inni ludzie i dlatego ja apeluję, żeby głosować za tymi, którzy rzeczywiście mają Polskę w sercu i którzy chcą realizować polskie interesy. A nie będzie panu przykro się rozstawać z Wojciechem Kolarskim, swoim przyjacielem, tak jak pan mówił, i wieloletnim współpracownikiem? Ja mam nadzieję, że to nie będzie żadne rozstanie. Pracujemy razem dla Polski od 14 lat. Pracowaliśmy razem w ramach jednego biura, kiedy ja byłem posłem do polskiego Sejmu, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. Teraz od prawie 9 lat w Kancelarii Prezydenta. Wojciech jest ministrem, przez cały czas wspiera mnie na co dzień. Jeżeli będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim, to dla mnie to będzie najcenniejszy wkład, jaki to doświadczenie, które zdobywał przy mnie, kiedy ja sprawuję Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, najcenniejszy wkład, jaki może być dla Polski z tego. Jesteśmy w Koninie, w mieście, w którym od wielu lat królował sektor paliwowo-energetyczny. Ten sektor się teraz kończy. Pan prezydent mówił o atomie, ale mówił też o tym, że słyszy o pewnych zagrożeniach dotyczących tej elektrowni atomowej, która ma tutaj powstać. No nie widzę żadnej dynamiki w tym, żeby realizować te inwestycje. Ja oczekuję tego, że rząd będzie działał dynamicznie, że będzie realizował kolejne etapy postępowania zmierzające ku temu, żeby te inwestycje rzeczywiście się rozpoczęły, żeby ta łopata mogła być wbita, żeby te budowy mogły ruszyć i w tym zakresie wspieram z jednej strony tą inwestycję polsko-amerykańską, która będzie realizowana, wierzę w to, głęboko na Pomorzu i która już powinna się w moim przekonaniu rozpoczynać, jak również tą inwestycję, nazwijmy ją prywatno-państwową, bo tutaj jest prywatna inwestycja prywatnej firmy wspieranej przez polskie państwo wspólnie z biznesem koreańskich. Mam nadzieję, że obie te elektrownie będą powstawały i będę czynił wszystko, żeby tak było, właśnie, bo to jest Polsce potrzebne. A czy prezydent Polski może właśnie robić coś takiego, żeby ta dynamika była większa? Prezydent Polski może mobilizować w tym kierunku. Prezydent Polski może, tak jak zrobiłem to zresztą, zwoływać rady gabinetowe, dyskutować na te tematy z rządem, mówić o tym do mediów. Tak? To jest polityka po prostu. No, prezydent ma swoje możliwości konstytucyjne, ale między innymi wśród tych możliwości konstytucyjnych jest to, że prezydent może mówić do społeczeństwa, do swoich wyborców, do w ogóle wyborców w Polsce i ja się staram to robić. Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego. Gdyby na biurko pana prezydenta trafiło taki projekt dotyczący
zmiany, jeśli chodzi o dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów, która została wprowadzona za rządów PiS-u. Czy by się pan zgodził, czy by pan był przeciwny? Ja sam doświadczam dwukadencyjności i uważam, że ona jest dobra. Uważam, że po 9 latach już prawie, że sprawowania urzędu prezydenta, zostało mi jeszcze kilkanaście miesięcy. Postaram się zrealizować to najbardziej godnie, jak to tylko możliwe, ale ja uważam, że to dobrze, że po tym okresie trzeba przekazać to do realizacji komuś innemu, bo to jest zdrowa sytuacja w moim przekonaniu i ja podpisałem wtedy tą ustawę, która ograniczała liczbę kadencji do 2 i uważam, że to jest słuszne rozwiązanie. Dostaję sygnał, że już czas, tylko mam tylko krótkie pytanie. Jestem biegaczem, wiem, że pan prezydent też biega. Co panu bieganie daje? Luz. Luz i zdrowie. To dla mnie jest najcenniejsze. Ja biegam na świeżym powietrzu. Niewiele biegam na bieżni takiej wewnętrznej, szczerze mówiąc, bo nie przepadam za tym. Staram się zawsze biegać na zewnątrz. I to jest takie obcowanie dla mnie z przyrodą. To jest taki moment, kiedy mogę się skupić na swoich myślach. No a przede wszystkim aktywność fizyczna. Aktywność jest bardzo ważna dla tak zwanej zdrowotności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.